Cześć, witam się z Wami w dzisiejszym vlogu. Luty to nowy styczeń, więc zaczynam realizować moje cele noworoczne i jednym z nich jest wrócić regularnie na basen, co robiłam przez jakiś czas w roku relaksu i odpoczynku, później przestałam. No i teraz po długiej przerwie chciałabym wrócić. Jestem gotowa, chociaż na basenie zawsze najgorsze jest to, że jest tak strasznie zimno i mimo, że pływam ileś długości, to nadal jest mi zimno i boję się, że dzisiaj też nie będzie zimno. A jeszcze, dobra, jestem spakowana, ale jeszcze zapomniałam jednej rzeczy, o wodzie do picia. Wszystko masz? Nie wiem, właśnie. Mam nową księgę Witch, a za niedługo wychodzi jeszcze nowsza, 12. Ale super! Tutaj krzyk. O co chodzi? Pokażę Wam, co czytam w tym roku. Teraz czytam 11 Księgę Witch, a w sumie za tydzień wychodzi kolejna. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką Witch od zawsze. W tym roku to już jest trzecia księga, którą czytam. Przeczytałam też 10 i 9 w tym roku. I oczywiście wszystkie poprzednie to wydaje Egmont, wydawnictwo. Ale nie będę mówić, o czym jest Witch, bo to każdy wie. Chyba. I tak, poza tym to... Ale tutaj klaszczę. Poza tym przeczytałam też Pawilon Małych Ssaków, dziennik Patryka Pufelskiego. I wspaniała była ta książka. Miałam wrażenie, że Patryk jest moim kolegą i niesamowite było śledzenie też tego, w jaki sposób tej przeszłości, która była dość niedawno się wydarzyła i jakieś takie podobne rzeczy, że też tam na przykład Patryk wspomina, że czytał, nie wiem, Cukry, Doroty Kotas albo jakichś takich wydarzeniach, które miały miejsce, czy rozmowach, i było to coś bardzo bliskiego. Poza tym też zaraża entuzjazmem i to dało mi trochę do myślenia, że jak gdzieś z wiekiem utraciłam jednak ten entuzjazm, a taki do życia i takie pozytywne myślenie nawet w obliczu tego, jak dzieje się coś złego. To jest wyjątkowe. No ale przede wszystkim też podejście do zwierząt. I zmieniłam, przyznam też, podejście do ogrodów zoologicznych po przeczytaniu tej książki, bo jeśli może kojarzycie z tego filmu
Już wtedy, jak byłam w gdańskim zoo, to trochę zmieniłam zdanie, bo jakby zobaczyłam i dałam sobie sprawę, że we współczesnych czasach ogrody zoologiczne są jednak niezbędne i po prostu ratują też te zwierzęta i im pomagają. Więc bardzo się cieszę, że przeczytałam tę książkę i polecam ją każdemu. Przeczytałam też Zadziwienie Richarda Powersa. Cóż, się zakurzyło. Jest to powieść, nagroda, która zdobyła nagrodę Pulitzera. Ogólnie to też bardzo polecam tę książkę. Szybko ją przeczytałam. No ona jakby też jest zanurzona w sumie w pewnym sensie też w epoce, w której żyjemy i w kryzysie klimatycznym, który nas dotyka. Natomiast jest to opowieść o ojcu, który wychowuje samotnie swojego syna, który jest w ogóle w spektrum autyzmu. Więc nie wiedziałam o tym, o czym ta książka będzie, więc jakby tutaj ten kontekst był dla mnie dodatkowo ciekawy. No jest wyjątkowa. I myślę, że to w ogóle jeśli chodzi o... No dobra, to właśnie. I teraz, jak przeczytałam już tę książkę, to zaczęłam czytać tego samego autora tę książkę. Tutaj jestem na 143. I to też jest powieść, natomiast ona składa się z... Każdy rozdział jest inną opowieścią i tym tematem, który je łączy, jest drzewa. I one w jakiś sposób się łączą, chociaż u mnie jeszcze to się nie połączyło tak dosłownie, nie wiem, czy też się połączy, natomiast no, te opowieści są bardzo wrażeniowe i dają ten efekt immersji, w sensie nie wszystkie, ale jakby taki efekt immersji, że czuć to, że się tam jest. I ja ogólnie uwielbiam literaturę za to, że potrafi, nie zawsze, ale czasem, potrafi przenieść mnie w inny świat. Także ja myślę, że jestem tam i tak jakbym miała okazję przeżywać inne życie równolegle i uważam, że to jest największy, moim zdaniem, największy atut i jakaś taka niesamowitość sztuki ogólnie, w sensie literatury, ale też filmu, no, różne gry, w ogóle jakby różne media mogą tak zadziałać. I tutaj niektóre właśnie te opowieści, nie wszystkie, tak zrobiły, więc no super też się ją czyta, ale jestem w trakcie. I to, co jeszcze czytam, to też komiks z Kultury Gniewu, który dostałam w prezencie i też sobie jakby czytam po jednym rozdziale. Mogę pokazać, jak wygląda Monika, jak wygląda kreska. A to akurat jest ze wstępu, ale... moja ręka. Więc też, bardzo mi się podoba. I to wszystko. To są książki i komiksy, które przeczytałam i lub czytam w tym roku. Do widzenia! Ale jest ładne niebo dzisiaj. Ogólnie to chciałam iść po pączka, ale była strasznie duża kolejka w mojej ulubionej pączkarni w Sopocie. Nie wiem, czy to widać stąd. Nie, to jest za daleko już, żeby było widać źle, więc no nie wiem, może później mi się uda, albo już nie będzie. Ale ja często sobie kupuję pączki, więc tak bym nie zjadła więcej niż jeden.
No nie wiem, zobaczymy. Ale jest dzisiaj piękne niebo. Powiem wam, że w trakcie świąt, jak byliśmy na południu między świętami i później był taki czas, że byliśmy trochę chorzy, to zaczęłam grać w Simsy i tak jak zawsze zrobiłam siebie i Michała. No ale zdecydowałam później, że no ogólnie okazało się, że się urodziły trojaczki nam, co w Simsach się zdarza, tylko 1% jest szansy na to, więc to już przypał. No i jakby później grałam tą rodziną, ja zawsze tak grałam, że przez wiele pokoleń. I teraz właśnie sobie kontynuuję grę. My już nie żyjemy, natomiast gram naszymi dziećmi i jedno z dzieci, Eliasz, brał ślub z Haną, która już mieszkała tam i generalnie wzięli ten ślub, który zorganizowałam w ogrodzie i ona właśnie umarła na tym ślubie ze śmiechu. Ja nie mogę w to uwierzyć w ogóle, co to jest za rozgrywka, że nigdy mi się nie działy takie absurdalne rzeczy. I teraz ona nie żyje, jest ten ślub, wszyscy płaczą i ja nie wiem, jak po czymś takim się można podnieść. No dramat. No nie mogę, jeszcze przed chwilą umarła kura, a teraz lama. I cały czas trwa wesele.